Niegdyś tylko święto mleka, dzisiaj potężna impreza plenerowa, będąca podziękowaniem starostwa powiatowego w Kamiennej Górze dla przedsiębiorców i producentów mleka, czyli Dni Powiatu Kamiennogórskiego za nami. Powiatowe święto tradycyjnie odbyło się nad Kamiennogórskim Zalewem, dokąd przybyły prawdziwe tłumy mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Widać, że ta impreza, która w tym roku ma 8. edycję, przyjęła się. Mieszkańcy przychodzą, powiatu i nie tylko powiatu, bo wiem, że są osoby też spoza powiatu kamiennogórskiego. No bardzo się cieszę. Wiele atrakcji, dla każdego coś ciekawego, tak można w skrócie powiedzieć. Świetna impreza, mam nadzieję, że do późnych godzin wieczornych będziemy się wszyscy świetnie bawić. To jest święto organizowane przez powiat kamiennogórski, ale jest to święto całego powiatu, w tym Kamiennej Góry, która jest połową powiatu, gdyby to statystycznie policzyć. Także wszyscy staramy się uczestniczyć w tych uroczystościach. Jest to jedna z dużych imprez, mamy takie dwie imprezy, Dni Kamiennej Góry i Święto Mleka i Przedsiębiorczości, które akurat przyciągają rzesze mieszkańców na ten teren i myślę, że dzisiaj do późnych godzin wieczornych będzie niezła zabawa i kilka fajnych rzeczy, które nas pewno na nas czekają. Oprócz licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów, pierwsze skrzypce grali producenci mleka i nabiału. Dużym powodzeniem cieszył się bar mleczny, w którym serwowano jajecznicę wykonaną z 4000 jaj. Wysmażona była między innymi przez wicestarostę Małgorzatę Krzyszkowską. Myślę, że lepiej robić raz imprezę taką dla nas wszystkich, bo ta impreza jest od nas, dla was. I tak, czyli mamy coraz więcej sponsorów i przyjaciół, którzy nam ufają, którzy chcą się angażować i to jest bardzo ważne. To są firmy z naszego powiatu, które również promujemy i wszyscy to widzą. To są tutaj na tym święcie, oczywiście są też nasi pracownicy, ich pracownicy. Po prostu jesteśmy wszyscy. Ja myślę, że też ta jajecznica, która już czwarty raz z kolei jest tutaj podawana, coraz z większej ilości jaj też przyciąga tłumy. Mariusz Szwed z Masterchefa, który wciąż gotuje nam wspaniałe potrawy, wszyscy są zachwyceni. Czy wystarczy spojrzeć, jaka kolejka stoi? Zresztą z tymi jajkami, jak je smażę, to też już nie mam nieraz siły, powiem szczerze. Ale wiele innych wspaniałych akcji się u nas dzieje. Co roku dokładamy coś nowego i to jest wspaniałe. W tym roku jest też taka akcja wspaniała, zbieramy dla Gosi. Dla Gosi, która ma 31 lat, zaraz dostanę ciarki, jest chora na raka, bo trzeba o tym mówić wprost. Remisja jest i to wróciło, dlatego zachęcałam już wcześniej naszych mieszkańców, naszego powiatu, nie tylko powiatu, aby chętnie po prostu do tej puszki, na tą zbiórkę wrzucili chociaż parę groszy. Każdy grosz jest ważny. Gosia ma 31 lat i ma syna Karola. Ja myślę, że jak my wszyscy pomożemy, to ona to da radę temu rakowi. I to jest na dzisiejszym święcie mleka, myślę, że to jest najpiękniejsze i najważniejsze. Dni Powiatu Kamiennogórskiego to także trzecia edycja Święta Przedsiębiorczości. Jest to święto przedsiębiorczości tak bardzo szeroko rozumiane, bo rozpoczęło się, Państwo pamiętają, na początku jako święto mleka, a więc święto skierowane przede wszystkim do tego sektora producentów rolnych, rolników, można powiedzieć, ale rozszerzając formułę tego święta, właśnie robimy to w taki sposób, żeby kierować to do wszystkich przedsiębiorców, no rolnicy też przedsiębiorcy, ale do wszystkich innych podmiotów z terenu powiatu kamiennogórskiego, żeby pokazać ich pracę, żeby im podziękować za to, również, że wspólnie z nami tą imprezę organizują, że prowadzą te swoje biznesy na terenie powiatu kamiennogórskiego. O przedsiębiorcach m.in. z terenu powiatu kamiennogórskiego nie zapomina także wiceminister Marzena Machałek. Myślę, że to jest szczególne święto, święto mleka, święto powiatu kamiennogórskiego, święto mieszkańców powiatu, święto rolników, święto przedsiębiorców związanych z rolnictwem i z żywnością. Myślę, że bardzo mądre święto i pokazujące to, co jest wartością powiatu. Właśnie przed chwilą próbowałam nabiału kamiennogórskiego, widzę tu bardzo dużo, ojej, nawet za dużo dobrego pożywienia, widzę dużo radości, widzę dużo dzieci. To dobre święto promujące powiat, promujące Kamienną Górę. Czekamy, aż S3 ruszy tutaj. Tak myślałam, że to taka i tak też o tym rozmawiałam ze znajomym, że teraz właśnie, który widział Kamienną Górę, że przed nami wielka inwestycja dla Kamiennej Góry, właśnie dla Polski, ale która będzie przez powiat przechodziła, która jeszcze pozwoli wykorzystać te atuty powiatu do tego, żeby się dobrze rozwijać.
materiał. Na panią minister czekała niespodzianka. Urodzinowe życzenia od zarządu powiatu kamiennogórskiego oraz kamiennogórskiej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. A ja w imieniu nas wszystkich, pani minister, składam też śliczne róże z najlepszymi życzeniami od nas wszystkich. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, nasz znamienity gość Gmin Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani minister Marzena Machałek. Brawa ogromne. Urodziny 29, ale to bez znaczenia. Na święcie przyda się na pewno takich miłych chwil dużo. Wszystkiego dobrego, pani minister. Miłych chwil na pewno nie brakowało. Na scenie prezentowały się zespoły muzyczne, a na gości czekały liczne stoiska, konkursy i prezentacje, między innymi nowoczesnego taboru kamiennogórskiego PKS-u. Myślę, że autobusy i samochody ciężarowe, które dzisiaj są w firmie w PKS-ie w Kamiennej Górze, no to już jest topowa skala, bo samochody marki Scania najnowszej, w najnowszych budach, do tego fantastyczne naczepy, komfort pracy dla kierowców rewelacyjny. Także pomaluteńku ciągle pchniemy się do przodu. Nie mamy specjalnego przepisu na sukces. Jak wszędzie, ciężka praca i to jest przepis na sukces. Pomysły na pewne rozwiązania, no, nie zostać z tyłu, ciągle trzeba szukać nowych rozwiązań, poszukiwać nowych koncepcji, no i to czynimy. No a załoga jest podstawą tego wszystkiego. No borykamy się, zaczynamy się jak wszystkie firmy transportowe, ten brak kierowców występuje, ogranicza to tak samo jakby możliwość rozwoju. Z drugiej strony tych kierowców, których mamy, no to większość z nich ma ponad średnia wieku zatrudnienia w firmie, jest ponad 16 lat. Są kierowcy, którzy na samochodach tylko marki Scania przejechali prawie 2 miliony kilometrów i taka grupa jest całkiem duża. To świadczy o tym, że ci ludzie z nami są, ale nowych brakuje. Część odchodzi na emerytury, no, część też szuka innego rozwiązania w swoim życiu, także no jest to trudne. Dzisiaj kierowca w transporcie międzynarodowym, czy nawet i autobusowy, no jest poszukiwany, jest na wagę złota prawie. Podczas Święta Przedsiębiorczości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, czyli instytucji, której głównym celem jest wspieranie przedsiębiorców. My dbamy o tych inwestorów, do tego zostaliśmy powołani, od tego jest specjalna strefa. A tu trzeba podkreślić, że wprowadzone zmiany, nasz udział w 63 gminach, 11 powiatów może rodzić, że tak powiem, ogromne zainteresowanie i na to liczymy. My jako specjalna strefa będziemy obsługiwali inwestorów zlokalizowanych na terenie, no najogólniej mówiąc, byłego województwa jeleniogórskiego. A co istotne, będziemy w imieniu ministra wydawali decyzje wsparcia, czyli pomoc publiczną. Dedykowani jesteśmy zarówno dla małych, średnich, dużych firm, niezależnie od różnicy kapitału. My chcemy, żeby to były dobre firmy. Zaczynamy współpracować z gminami, które nam są przypisane w rozporządzeniu. No i cóż ja mogę powiedzieć, takie uroczystości, takie dni powiatu kamiennogórskiego, również innych pozostałych powiatach, w których my jesteśmy, a tak jak powiedziałem, jesteśmy w 11, no chcemy siebie promować po to, żeby ściągać jak największą ilość inwestorów, jednocześnie tworzyć miejsca pracy, no i tworzyć fajne, godziwe miejsca w firmach innowacyjnych dla dobrze wykształconych młodych ludzi. Dużo się bardzo zmieniło, jeżeli chodzi o funkcjonowanie stref w Polsce. Tu mogę tylko przypomnieć, że praktycznie większość stref w tym roku obchodzi 20-lecie. W momencie, kiedy strefy powstawały, specjalne strefy ekonomiczne, było ogromne, duże bezrobocie przekraczające na przykład tutaj w powiecie kamiennogórskim 28% stopa bezrobocia dzisiaj. I z jednej strony powinniśmy się z tego cieszyć, bo to bezrobocie wynosi w granicach 6%. No i nie boję się powiedzieć, że specjalne strefy w obniżeniu tej stopy bezrobocia mają duży udział. Z drugiej strony, po tych 20 latach sytuacja się zmieniła. Ja dziękuję bardzo Ministerstwu Edukacji Narodowej i pani minister Machałek za pilotowanie reformie edukacji. Myślę tutaj o szkolnictwie branżowym pierwszego, drugiego stopnia, o uczelniach dedykowanym tym dobrym absolwentów, których będzie chciał dobry, innowacyjny inwestor, nasz inwestor, który jest w strefie. Mówiąc o szkolnictwie zawodowym, miałam na myśli szkolnictwo branżowe, bo przygotowania w ogóle
do zawodu. Dzisiaj mówimy nawet nie tyle o zawodach, co o branżach, o kwalifikacjach i to, co przed nami właśnie, to jest ustawa, która od strony ministerstwa jest domykana i w przyszłym tygodniu trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, tak jest w planie. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko domknąć, a w najbliższym czasie pod obrady Sejmu. I to, co się dzieje, bo odpowiadam za szkolnictwo branżowe, zawodowe w Polsce i to, co się w tej chwili dzieje, cieszę się, że się odradza i udaje nam się z panią minister Zalewską nad tym tak bardzo efektywnie pracować, ale nic by się nie zdarzyło bez tych przedsiębiorców, którzy są dzisiaj, którzy chcą też kształcić młodych ludzi i przygotowywać ich do zawodu. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna bierze czynny udział w spotkaniach. Bardzo chcę uczestniczyć, być koordynatorem między pracodawcami, szczególnie pracodawcami, którzy naszymi strefowymi pracodawcami i szkołami zawodowymi. Chcemy pobudzić do myślenia, tak jakby, aby utworzyły się te klasy zawodowe, aby młodzież jednak po ukończeniu szkoły podstawowej, teraz ośmioklasowej, jednak podjęła naukę zawodu, bo to jest bardzo ważne. Widać, jak dużo pracy jest na naszym rynku, jak dużo jest potrzeba młodych ludzi, zaangażowanych, którzy bardzo dobrze wykonywaliby swoją pracę i tak dążymy właśnie, aby koordynować i promować szkolnictwo zawodowe, uzmysłowić młodym ludziom, jak bardzo są potrzebni na rynku pracy i jak bardzo będą za to doceniani, że pensje wzrastają. Dlatego specjalna strefa ekonomiczna chce się przyczynić do tego, aby szkolnictwo branżowe było bardzo ważne i było bardzo dobrze postrzegane też przez rodziców tych dzieci, które kończą szkoły podstawowe. Dni powiatu kamiennogórskiego jednoczą nie tylko mieszkańców, ale także samorządowców i parlamentarzystów. Binak Czarny Bór też graniczy z powiatem kamiennogórskim i gminą Kamienna Góra. Można powiedzieć, że jestem po sąsiedzku. Jest to przepiękna impreza, która pozwala promować produkty mleczne. A wiemy, że powiat Kamiennogóry słynie z produkcji mleka. Choćby znana firma Kamos, która produkuje przepyszne sery, bo kosztuje. I dlatego przyjeżdżam i podziwiam te wszystkie stoiska, które są bogato zaopatrzone. Ale przede wszystkim widzę, że przepiękna jest impreza, wiele, wiele fajnych występów. Też jest możliwość podziwiać te przepiękne samochody. To jest też połączone z Dniem Przedsiębiorczości, czyli można też i przedsiębiorczość połączyć z produkcją mleka. No, inicjatywa warta poparcia, ale przede wszystkim chodzi o promocję produktów mlecznych. Cieszę się, że w te dni powiatu kamiennogórskiego połączone są z dniami przedsiębiorczości, gdyż one pokazują rolę i znaczenie gospodarki tych lokalnych polskich przedsiębiorców, którzy płacą podatki uczciwie, a dzięki temu władze i samorządowe, i rządowe mają środki na realizację różnych zadań potrzebnych tutaj mieszkańcom i Kamiennej Góry, i całego powiatu. My mamy świadomość tego typu, że ten sezon w rolnictwie był bardzo ciężki. Zmienił się minister rolnictwa, jest nowy minister, pan Ardanowski. Zdarzyła się susza, mamy ASF, ale będzie bardzo duża pomoc dla rolników, którą rząd już przygotowuje i są już, że tak powiem, komisje, które szacują straty od wojewodów i będzie ta pomoc dla rolników w całej Polsce także tutaj dostarczana tym, którzy ucierpieli na tych niekorzystnych warunkach atmosferycznych, które miały miejsce. Impreza plenerowa nie byłaby udana, gdyby nie koncerty gwiazd. W tym roku publiczność bawili Don Wasyl i zespół Łzy. Słyszeliście o Tamorze, który nocą stawał w Boże i o koniach, które rżały, kiedy skrzypce tęsknie grały. Słyszeliście, że muzykę cygan dzieciom wbija smykiem. Słyszeliście, że cyganki mają złota pełne dzbanki. A to wszystko z gwiazd wróżenia i z kawałki stańczenia. Chodźcie z nami, chodźcie z nami, hej, hej, hej.
czy ktoś w codzienniku nas to garnie niepokój, lęk i złość. Codziennie tyle łez, co płyną w ogóle dzień. Umiera świat, codziennie i nic nie dzieje się. Już teraz zróbmy coś, bo nie zdążymy. Deszczunie i zajmie nas i nasze sny. I urwie się nasz los, co lat miliony trwa. Nieważne będzie wtedy, kto winien, ty czy ja. Śpiewamy! Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami. A my jak dzieci miłości pragniemy bez granic, bez granic. Niech moje słodkie ręce dziś myślą i lecie, byś mogła się przekonać, tak rzeczy mało miało. I dziś mój pocałunek nam z zachylnej gości, byś mogła się przekonać, jak ora ci zazdrości. Niech moje słodkie ręce dziś pieszczą inne ciało, byś mogła się przekonać, tak rzeczy mało miało. No dobra, ja w was wierzę, moi drodzy. Mam nadzieję, że zaśpiewacie. Co? Ja przepraszam i dziękuję, ja tych słów. Jestem piękny, uroczy. Jestem przecież na